Cześć kochani, witajcie na kanale Sobie Gadam, gdzie po raz kolejny w serii jak to jest, goszczę u siebie ciekawą postać. I na no, tyle ciekawą, że aż od razu chciałbym zapytać mojego gościa Marcina Wasiaka, eksperta od tematu startup. Marcin, czym ty na boga się zajmujesz? Odkąd się znamy, sam sobie próbuję to wytłumaczyć. Natomiast zajmuję się taką branżą, która nie jest dosyć popularna w świecie ekonomii, Wręcz mało się o niej mówi, w włodzi mniej, w Polsce jeszcze się rozwija, ale chodzi o innowacje w biznesie. Okej, okay, wiesz, pytanie to zadaję, ponieważ ja by dzisiaj bardzo chciałbym do, do dążyć z tobą do konkluzji, jak to jest z tymi startupami. Bo często uważam nie tylko ja, ale też wiele osób, które dzisiaj skroluje namiętny telefon, że widzi, co, co rusz jakiś tam. O, rusza startup, wyskakuje startup. I ja bardzo chciałbym. Tym formatem, tym programem, gdzieś tam dotrzeć do, do perspektyw, y, pomysłów na siebie. I właśnie uważam, że startup może być czymś takim, że może ktoś y, coś w tym znaleźć dla siebie. Tylko, właśnie, jakbyś mógł mi przybliżyć w ogóle, czym jest startup, mm -hmm. to może odpowiem, dlaczego mnie to hmm? zainteresowało. Okej. Okay. Y ja nie jestem ścisły. Nigdy nie byłem świetny z matematyki. Mhm. Ekonomia też mnie nie interesowała. Zawsze mi się to wydawało bardzo twarde, suche. Trzeba obliczać, trzeba mieć koszty. No prowadzisz biznes, no to sam wiesz, że trzeba się w pewne normy wpisać. Startup, w startupie odkryłem coś takiego, tą dozę kreatywności. Mhm. Nie ja jestem grafikiem komputerowym z zawodu, rysuję, lubię różne kreatywne rzeczy i zaobserwowałem w startupach coś takiego, że najpierw trzeba coś wymyślić, takiego innego niż wszyscy mają, i można wybrać inną ścieżkę finansowania tej drogi niż dotacja z Unii Europejskiej, niż pożyczka z banku okay. czy jakieś inne formy finansowania. I to o wiele większe. I szybsze w procedurach niż, niż te formy. Okej, okay, czyli to jest taki pomysł na siebie? Jest to pomysł na siebie i dedykowany dla osób, które widzą jakiś problem? I wiedzą, jak go rozwiązać. A czy wiesz, ogólnie jesteśmy z Łodzi i doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że na Piotrkowskiej nocą wiele osób szuka problemu, i niektórzy nawet pytają, czy masz problem. Ale, tak. ale to nie są na pewno miłośnicy startupu. A mogliby być. <laughs> mogliby być. Tak, bo jednak widać, że poszukują rozwiązań. Tak, poszukują. Ale, ale wiesz, tak bardziej. Już schodząc do tego tematu, to okej, okay, ma, ma, to jest to dla osób, które mają pomysł na siebie, eee, czyli po prostu gdzieś, no nie wiem, wstaję rano, mówię sobie kurczę, ale brakuje takiej aplikacji, jakiejś, która fajnie mogłaby zmienić miliony żyć na świecie. I, i o, to, o to chodzi, tak? Że dzięki takim właśnie projektom startupowym można coś osiągnąć w, w swoim pomyśle własnym? Ja bym powiedział, że większość startupów, które osiągnęły sukces na świecie, mhm. To są um, osoby, które wymyślały, rozwiązywały swój problem. Czyli mhm. taki nie obchodzi ich cały rynek, nie obchodzi ich świat, nie wiem jak to zrobić dalej. Po prostu chcę, nie wiem, zrobić aplikację, która pomaga mi zaparzyć kawę mhm. codziennie rano o tej godzinie. I przeczasuje internet, sprawdza, czy taka aplikacja istnieje, i, yy, i widzi, że. Ta aplikacja ma pewne braki. Tego nie ma, tam tego nie ma, a ja chcę szybko, tą kawę i tak dalej. Więc konstruuję to rozwiązanie wyłącznie dla siebie, a później dowiaduje się, że nie ma tego rozwiązania na całym świecie. A, czyli to jest, dobra, czyli to jest dobry sposób myślenia. Czyli jakby sprawdźmy spraw pierw, co by mi osobiście uprościło tak. życie, albo czego mi brakuje w życiu, i wtedy dopiero mo, można to przedkładać na to, że jak sobie to. Zautomatyzujemy, opracujemy, to możemy zobaczyć, że faktycznie tego w ogóle nie ma. Tak, to jest jak z malowaniem obrazu. Jak malujesz obraz, czy hmm. tworzysz film, hmm. który Tobie się podoba, to jest jedno. Ale jak montujesz film, czy tworzysz film dla osób, e, dla klientów, no to musisz innymi procedurami się tam jakby hmm. kreować. Tak, że tam jest dla konsumenta, a to jest dla Ciebie. Hmm. Więc ja uważam, że e, tu ta doza kreatywności polega na tym, że Ee, że robiąc coś dla siebie, robimy coś indywidualnego, coś okay. nowego. Okay. A jak robimy dla, na szerszą skalę, to już jakby musimy różne czynniki obliczać, czyli kto jest naszym klientem docelowym, jak ten marketing przygotować i tak dalej. Więc jak ktoś chce rozpocząć swoją czego ze, ze światem startupów. Niech sobie po prostu weźmie tą kartkę papieru yy, i spisze pomysł, który będzie dla niego idealnie zadowalający. Okej. Okay. Mm. Tylko wiesz, teraz mam takie pytanie, bo znaczy, też chciałbym doprecyzować, żebyśmy mm -hmm. troszeczkę nie, nie, nie zbili stropu tropu osób, które słuchają. E, to nie jest tylko tak oczywiście, że startupy tylko dotyczą aplikacji, tak? E, mm -hmm. Jakiś telefoniczny czy coś, bo, bo ta, powiedzmy, że rynek startupów to jest taka trochę wolna Amerykanka, bym to nazwał, czyli że startupy y, 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 są różne, wszelakie, mm -hmm. tak? Ale no dobra, y, mam takie pytanie do ciebie, gdybym był osobą, która znajduje pomysł, nie? Eee, nawet mam sw swoisty pomysł, nie będę go sprzedawał teraz, ale mam eee, taki napkę, na która po prostu uważam, że mogłaby mega mi uprościć życie. Eee, no i teraz eee, ja się będę trzymał tej aplikacji, bo, bo jeden, jakiś tam jeden format, jeden, jeden przykład sobie wybierzmy, tak? No bo mm. tak jak mówiłem, jest to dość szeroko pojęty temat. Eee, no i co teraz? Dobra, rozpisałem sobie to na kartce. Eee, mam pomysł na to. Widzę, że, że, wow, tego bym potrzebował, ale byłby sztos. I potem. Orientuję się wedle twoich wytycznych, że kurde, faktycznie przerzuciłem tego wiesz, sklepu Play'a i tam inne, no nie ma tego, nie? No i co teraz? Jak, jak, jak mogę ewentualnie poczynić takie pierwsze kroki, żeby w ogóle coś, coś z tym zrobić? Mhm. No Na początku podróży startupowej są dwa elementy, które są istotne. Na początku to jest spisanie pomysłu w formie pitch decku, czyli prezentacji biznesowej. Jest to taka składanka najważniejszych informacji odnośnie twoich, Twojego rozwiązania, czyli jest podzielone na problem, który rozwiązujesz, na rozwiązanie do której grupy docelowej. Tam już troszeczkę trzeba tego okay. biznesu zrobić. Taki biznesplan? Taki biznesplan, tylko w formie kolorowanki. Aha. Tak, dlatego mówię, że to przyjemnie. Czy jednak jest. koledzy z Piotrzkowskimi dali radę? Oj, tak. To no, trzeba, <laughs> trzeba tam po prostu mieć trochę jeszcze takiego elementu, żeby wiedzieć, jak te slajdy wykonać, żeby one były szybko trafiające do inwestora. Bo to, mhm. to jest ten pitch deck, to jest formatka, którą się wysyła do osób, które mogą ci dać te pieniądze. Aha. No i dobra. O, aha, widzisz. I teraz jest coś fajnego, bo mówisz słowo klucz: pieniądze. Mhm. Ale mm, tak. Chyba powinniśmy pierw mi się wydaje tak, że też podkreślić, bo ja wielokrotnie jak rozmawiam ze swoimi gośćmi, to wychodzi taka jedna konkluzja. I pytanie, czy jak tybyś się tego podszedł? Czy tworząc projekt z zamysłem jakimś, to czy powinniśmy od razu z góry robić go z misją, że ja chcę zarobić hajs, czy ja chcę zmienić świat? Ja tu bym odpowiedział, że chcemy zrobić hajs. To jest raz, a po podbiłbym to, że muszę zwrócić pieniądze inwestora. A widzisz i zaskakujesz, ale fajnie. Cieszę się bardzo, że ten kontrast wybrzmiał, bo to nie jest nic złego. To nie jest nic złego, że ktoś chce e, zarobić hajs, bo biznes to biznes, tak? Jednak tworzymy coś biznesowego. E, no i właśnie inwestorzy. I teraz słuchaj, e, powiedz mi, stworzyłem tego pitch decka. E, czy ja się gdzieś zgłaszam czy ja, czy ja gdzieś z tym idę, no bo jednak wiesz, na, nadal jesteśmy w miejscu, że wziąłem kartkę papieru, rozrysowałem sobie pomysł, widzę, że tego nie ma, stworzyłem pitch decka, o którym się dowiedziałem dzięki tobie na przykład mhm. teraz, że mam coś takiego zrobić, no i co teraz, co, co, co ja mam z tym zrobić, no bo wiesz, ja sam mam szukać inwestorów, no bo jednak to ja nie jestem sam sobie startupem, czy jestem, mhm. bo... No dobra, to tu może trochę tej definicji startupu, żebyśmy mieli czyste pojęcie. Mhm. Jakbym miał wizualizować, jak wygląda biznes startupowy, to jest coś takiego, że to jest taki fast line, czyli szybka ścieżka, że dostajemy ogromną ilość pieniędzy albo w zależności, jaką drogę sobie wybierzemy, bo możemy sobie oczywiście mniej tych pieniędzy zażyczyć od inwestora i na przykład bezpieczniej sobie budować ten rynek. Natomiast startup to jest przeważnie biznes oparty o technologie, które w bardzo szybki sposób mogą dostać się do wielu osób na całym świecie. Okay. I jest to takim wytycznym. Jakbym miał powiedzieć, co powinien mieć startup, to jest przeważnie innowacja biznesowa, skalowalny produkt, czyli taki, który może być dostarczany milionom osób jednocześnie, mm. tak jak przez internet. I unikatowa technologia, typu teraz mamy szał na AI, na Apple Vision Pro i hmm. inne technologie, które są trendami i podbijają taką rzecz, że no inwestorzy szukają takich rozwiązań, więc wbijamy się w te koszyki, które oni poszukują. No tak, ja wyszedł czat GPT, to teraz inne sztuczne inteligencje wychodziły. bo każdy chce mieć własną. Tak, wszyscy mają popcorn. Trochę nie jestem za tym, bo ja lubię tej unikatowości w tym, a tu jak wszyscy idą w jednym Ale trendzie... Ale to... To, to nie wiem jak za granicą, w Polsce mam wrażenie, że ogólnie mamy taki trend. Jeszcze nawet daleko nie szukać. Najbardziej pospolite przykład w ogóle czegokolwiek. Zobacz, że ile my już mamy edycji w telewizji Tańca z Gwiazdami albo mhm. czegoś innego. My wałujemy tak. na maksa takie rzeczy, tak. my wymęczymy to. Do tego jeszcze dorzuć inne jakieś programy podobne, a kiedy dawno coś za granicą już się skończyło, a u nas w Polsce mam takie wrażenie, że my po prostu kopiuj, wklej, robimy wszystko i po prostu wyżymamy to aż mhm. do pożygu pewne rzeczy. No okej, okay, ale powiedz mi, czy ja z tym swoim pitch deckiem i z tym wszystkim mhm. rozumiem, że ja mam wtedy poszukiwać jakiejś już organizacji startupowej? I jak już sobie wytłumaczyliśmy, że, no. jest, że to jest trochę inna forma biznesu, to trzeba teraz pomyśleć sobie, że, że inaczej się w tym biznesie pobiera pieniądze albo otrzymuje pieniądze od inwestorów. Tutaj przeważnie faworyzują spółki zo, czyli musimy założyć spółkę zo. Jednoosobowa działalność gospodarcza może nie być takim elementem, który czyli może. Czy może osobiście za... dotknięty i pokrzywdzony. No domyślam się, ale chodzi o to, że musisz oddać udziały. Okay. E, czyli inwestor daje ci na przykład nie wiem, pół miliona, natomiast zabiera od ciebie 20% udziału w własności firmy. Okej, okay, czyli on też jest w spółce? On jest w spółce. On trzyma nadzór nad tymi pieniędzmi, które e, ofiarował tobie. E, nie ingeruje. Żeby nie było, że, że stałeś się pracownikiem. Bo 20% spółki no to to nie jest jeszcze prawo głosu, które mogłyby przewyższyć twoje. Tak się z TikToka teraz będę zadowoleni, bo wszyscy w TikToku teraz mówią, że trzeba założyć spółkę. Za". No i t... wiadomo, oczywiście to swoje koszta też nosi i. No, ale jest to taką częścią wybieraną, że trzeba uwzględnić strategię oddawania udziałów. Mhm. Bo łatwo się prosi o te wszystkie pieniądze, o tych 6 milionów, 20 milionów na rozwój. Natomiast trzeba rozporządzać tymi udziałami w taki sposób, żeby mieć wspólników, tą część wspólniczą z głosami po naszej stronie, żebyśmy decydowali w jaką stronę spółka no. ma iść. Okej, okay, ale wiesz, bo ja cały czas drążę mm -hmm. do jednej rzeczy, bo ja, ja mam takie wrażenie, że się przeskoczyłem, czegoś nie zrozumiałem. Kiedy ja jestem z tym swoim projektem, z tym PIT deckiem, mm -hmm. nawet dobra, założę tą spółkę, mm -hmm. czy, bo ja widzę, że tak trochę samopas wszystko na razie robię, ale czy to rozumiem, że ja sam jestem w sobie startupem. Czy są pewne miejsca, organizacje jakieś, jakby wiesz, bo widzę te te ogłoszenia właśnie, które mi wyskakują startup, Aha. dołącz do startupu, czy tam coś takiego. Wiesz, mi chodzi o to przekroczenie granicy, bo, bo na razie, a jeśli cię dobrze zrozumiałem, to że sam sobie wszystko tworzę i wysyłam właśnie nawet nie wiem do kogo pytanie, czy nie chcieliby we mnie pieniędzy zainwestować. Czy jest jednak ktoś, kto się tym zajmie, bo już wie, że, ma, or, że już ma swój worek inwestorów i on mi jakby pomoże oczywiście za pośrednictwo. No. Chciałem po prostu ułożyć tutaj ten plan, mm -hmm. żeby nie od razu powiedzieć, że idziemy do funduszy i już chcemy pieniędzy. Okay. Tak, istnieją fundusze wysokiego ryzyka o nazwie Venture Capital. I to są takie fundusze, które inwestują w startupy na bardzo wczesnych etapach. Okay. Czasami bym powiedział, że na kartkę papieru. Okay czyli nawet na brak pitch deku, ale to są już takie fenomeny, jeśli chodzi o technologię bądź jakieś rozwiązania. Historia tych instytucji pochodzi od Apple. Mhm. Kiedy Steve Jobs potrzebował pierwszych pieniążków na, na rozwój komputerów osobistych, no to zgłosił się do Sequoia Capital. I to można zaobserwować sobie w filmie Jobs, bo tam też jest taki element, w którym on wycenia, ile potrzebuje pieniędzy i pokazuje tą amerykańskość, że on nie tyle co na początku pierwszą wyjściową cenę chce, tylko jeszcze podbija, on chce więcej i za optymalną ilość udziałów. Więc tutaj też istnieje taki rynek. My tak szczerze, nie mamy jeszcze rozwiniętego dobrego rynku startupowego. Jeszcze nie możemy się aż tak pochwalić jednorożcami. Bo jeszcze dopowiem, że jednorożec to jest takie święty greal startupów, czyli spółka wyceniana na 1 miliard dolarów. I to się nazywa jednorożce. Przepraszam, i jednorożce. Yy... Można osiągać poprzez właśnie rozwój tego produktu. W sensie takim, że rozwijamy swój produkt na całą Europę, hmm. na cały świat, I, i generalnie można do tego dojść, pozyskując jeszcze więcej inwestorów. Okay. Bo nie do, można, mogę dopowiedzieć, że, że nasza przygoda z pozyskiwaniem inwestorów to jest cykl. To nie jest. Coś, że jeden raz sobie bierzemy. No bo właśnie wiesz, ja sobie tak nie potrafię tego wyobrazić, mhm. wiesz jak to, jest, że ja mam ten swój projekt i, i wiesz, i sam rozsyłam sobie zapytajki, hej, Microsoft, czy nie mhm. chciałbyś zainwestować w moją aplikację? Czy właśnie to wiesz, idę, że ktoś za mnie to zrobi? Że na przykład ja przychodzę z gotowym pomysłem mhm. i mówię Panie Marcinie, to jest mój pomysł, tu jest mój pitch deck. To jest wszystko. Ja już jestem w trakcie zakładania spółki z o.o., w sumie już ją mam mhm. i proszę mi pomóc. Żeby to, żeby to ogarnąć? No, po pierwsze to nikt ci nie pomoże. Niestety, bo generalnie przygotowanie pitch decku czy pozyskanie w ogóle informacji, jak go zrobić, nie powiem, jest ciężkie. Fundusze wysokiego ryzyka nie dzielą się tymi informacjami z tytułu tego, że przyjmują ponad 2000 wniosków miesięcznie. Okay. I generalnie ich minutka to jest bardzo duża kwota, bo oni się streszczają po prostu, żeby znaleźć te najlepsze projekty. Mało tego, oni też. Yy... A, widzisz, czyli te fundusze wysokiego ryzyka, to jest takie miejsce, gdzie ja mógłbym wysłać swoją, tą, twój tak, pomysł. Tak, tak, tak. Okej, okay. a to co wcześniej mówiłeś, to jest takie, że na własną rękę, jakbym sobie trochę. Yy, Informacji, jak się przygotować do nich. Okej, okay, bo dobra. oni nie powiedzą ci, oni. Na... No nie, no, rozumiem. To znaczy, nie? Yy, ładnie by było, jakby powiedzieli. Panie Adrianie, przepraszam, odrzuciliśmy pana wniosek z tytułu tego i tego. No to mm. tam rzadko się nie to... Powiedzą. Nie powiedzą. Nie, już, nie smakuje mi, nie. Tak, nie, tak, nie, nie, nieważne. 15, czy tam 5 sekund po sprawdzeniu twojego pierwszego slajdu. Nie, 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 przygotowałeś się, dziękuję. Czyli pierwszy tak. slajd musi być fajny. Tak. Jakaś dziewczyna w bikini. Tak. <śmiech> <śmiech> nie zaprzeczam, bo <laughs> naprawdę um, pitch deck to jest um, taki element, który ma w kilka sekund Zainter zwrócić Twoją uwagę, że jak on przegląda te hmm. 2000 hmm. pitch decków, to że Twój się odróżnia. Ale nie, to jest, wiesz, to jest prawda. Abstrahując akurat od tego tematu, yy, wiesz, na przykład, wys dzisiaj wysyłanie CV do pracy. Hmm. Uważam, że dzisiaj. Nie można, znaczy nie można. To nie jest, że nie można, ale uważam, że jeśli chcemy się czymś wyróżnić, to przede wszystkim nie powinniśmy jechać na szablonach, które są gotowe, mhm. to zrobić coś własnego, zrobić pomysł na siebie. Pamiętam taką głośną sprawę, kiedyś był taki gość, chłopak, który walnął wielki billboard ze swoją CV. Nie wiem, czy pamiętasz, że był, był taki gość, który zrobił coś takiego na środku miasta i to było, było bardzo głośne o tym. I oczywiście, że znalazł pracę i nie, teraz nie powiem z imienia nazwiska, kto to był. No, ale nie, nie wydał tyle na. Pozyskanie pracy. <laughs> Ale mimo wszystko był to mega pomysł, nie? Że I to było tak. tak, że szuka pracy i super. Ale właśnie to mi się podoba, że tu się przebijamy innowacjami. Tak jak ty lubisz coś świeżego w filmie. Mm. Tak ja lubię coś świeżego w pomyśle. Coś takiego, czego nie przewidziałem, mm. a faktycznie jest rozwiązaniem zarąbistym. Okay. I, e, I to dla tych ludzi, którzy cenią sobie kreatywność. Mm. Ten aspekt biznesowy oczywiście będzie, bo on jest nieunikniony. Tam naprawdę jest masa obliczeń analitycznych pod kątem tego, czy na jaki rynek e, trzeba wejść, na jaki nie. Mm -hmm. bo dam głupi przykład. Boxy kojarzysz? No tak. No. Boxy jest jednym z czołowych startupów polskich, e, Stworzony przez Stefana Batorego. E, I aplikacja miała taką słabą przygodę na terenie Polski, bo. Polacy nie rozumieli kalendarza wewnętrznego, do umawiania spotkań za 300 zł miesięcznie, bo już nie pamiętam, nie chcę przekłamać, ile kosztowało... Jakby, że firmę kosztowało, że tak? firmy kosztowało mhm. 300 zł. I tutaj nie wypaliło, ale wypaliło w Stanach. No i w Stanach Zjednoczonych osiągnął bardzo duży próg rentowności. Tam w ogóle, z tego co się sam dowiedziałem, że... że Fryzjerzy czy barberzy nie mają własnych salonów, tylko wypożyczają miejsce w salonie. Mm. I przez to taka, taki kalendarz jest mm. dla nich super, ponieważ mm. nie muszą nosić sterty jakichś kalendarzy ręcznych do miejsca i nie mają gdzie to położyć nawet, bo to nie ich, jest, nie ich lokal. Mm. Więc on osiągnął sukces na Stanach Zjednoczonych i później, jak już się dorobił, to wrócił do Polski, na polski rynek. Więc, e, dlatego jakby Polska łódź czy nasz region nie jest wyznacznikiem tego, czy ten nasz pomysł ma prawo bytu. Bo mhm. może się w Indiach na przykład świetnie odnaleźć, tak? I możesz zarabiać w Indiach. Mhm. A w Polsce okay. nie, bo tego na przykład konsument nie rozumie. Okej, okay. ale to już rozumiem, że. Yy... Ja mam szukać, jakby na własną rękę, swojego pomysłu za granicą? Czy właśnie tutaj, przez ten, fundu, ten fundusz wysokiego ryzyka, mm. na przykład, on już, jeśli by się zainteresował takim moim projektem, to czy on już e, wi, ma ten swój worek e, tych inwestorów, gdzie wie, gdzie mógłby takie coś wysłać? Też. E, fachowo się to nazywa smart money, czyli dają pieniądze, i oprócz tego jeszcze kontakty, które pomagają ci dystrybuować ten produkt. Natomiast e, trzeba zwrócić uwagę tutaj, że my do inwestora przychodzimy jako eksperci, specjaliści. My już hmm. musimy wszystko wiedzieć. E, co jest też trudne, e, bo no, jak ktoś jest grafikiem, nie jest analitykiem, jak ktoś no, nie, nie ma wszystkich kompetencji. Dlatego często, gęsto jest tak, że dobieramy sobie do startupu partnerów. E, przykładowo, ja jestem grafikiem, e, ale nie umiem programować. Szukam kolegi, na studiach mhm. czy, czy w pracy, ktoś, kto chciałby wejść ze mną w partnerstwo i zrobić tą aplikację. Mhm. Eee, I to, co możemy sami zrobić, to robimy. Natomiast w pewnym momencie dotykamy sufitu, no i trzeba na to pieniądze. No i wtedy właśnie się prosi o te pieniądze, fundusz. I w, eee, na rozwój produktu, przykładowo, będziemy potrzebowali, nie wiem, lepszego biura. Wy, zatrudnić country managera w innym, w innym państwie, czy inne lokalizacje otworzyć. I ten cały kawałek tortu trzeba sobie pokroić czyli te wydatki, że oddajemy pierwszy etap, tak jak w domu. Jak budujemy dom, robimy pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap. I startup jest tymi etapami czyli w pierwszym etapie pozyskujemy taką kwotę, w drugim etapie pozyskujemy taką kwotę i tak dalej. Mhm. I teraz ta cała magia. Bo... Transze jak na budowę domu. Tak, to, to są transze, tylko że dla nas są one bardzo korzystne, bo jak ktoś do mnie mówi, no dobra, chciałbym ten startup, żeby zarabiać 20 tysięcy miesięcznie w tym startupie, to ja powiem, że tutaj się tak nie da. Wręcz inwestor chce, żebyś miał tą minimalną, no nie minimalną, ale racjonalną wypłatę mhm. z ich pieniędzy. Dlatego, że ty masz e, korzyść w postaci udziałów. I teraz sprawa wygląda tak, że za każdym razem, kiedy każdy milion dochodzi do tego startupu, hmm? to próg u, e, wartości udziałów Twój rośnie. I przykładowo, e, rozpoczynając przygodę ze swoim projektem, możesz mieć e, na początku udziały o wartości 5 tysięcy, a kończąc po 5 latach za 250 milionów. I e, to są realne sumy. E, founderzy w całej Europie e, takie kwoty osiągają i je sprzedają, czyli te startupy, czy udziały, e, większym korporacjom. Mm -hmm. e, ty czym teraz na co dzień się zajmujesz, jeśli chodzi o tematy startupów? Ty weryfikujesz takie startupy? E, tak, przeprowadzałem konsultacje na tej początkowej fazie, czyli w momencie, kiedy ktoś przychodzi mi z kartką papieru. Tu pomagam przy realizacji pitch decku, prowadzę wykłady na Politechnice Łódzkiej, mhm. w którym też opisuję, jak się do tego przygotować mhm. tak, żeby dobrze wypaść w oczach inwestora. Mhm. I opowiadam również o konkursach startupowych, które pewnie często wszystkim się w internecie pojawiają. Jak, jak po prostu zaistnieć, jak wygrać, jak, jak zdobyć te początkowe pieniądze. Mhm. Bo te konkursy też są fajnym elementem pozyskiwania finansowania, finansowania. Czyli z jednej strony wygrywamy konkurs, a z drugiej na widowni są inwestorzy. Czyli nie tylko dostajemy sobie tam, nie wiem, 25 tysięcy na jakieś tam rzeczy do, do startupu, ale również reklamujemy się jako osoby, które poszukują finansowania. Tak, ze sportowcami trochę. Tak. Wygrałem, byłem na podium, widziałeś mnie, było mnie głośno. Bądź moim sponsorem, tak. Okej. Okay. Okej, okay, fajnie. No i teraz y, przechodzą do ciebie różni ludzie, różne pomysły. Mm -hmm. y, co uważasz, że jest takim y, najgorszą rzeczą, która... W ogóle od razu w Twoich oczach deklasuje w ogóle ten pomysł i trzeba coś to pozmieniać. No, takie takie naj, 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 najprostsze błędy, na których ludzie mogą się wykładać, jeśli chodzi w ogóle o tworzenie takiego swojego pomysłu. Uch, szczerze analizowałem, nie rankingowałem sobie tych elementów. Na... Nie musisz od najgorszego, najlepszego, ale wiesz mm -hmm. no, po prostu, na, na co ty zwracasz nawet uwagę? Co jest do poprawy twoim zdaniem, że w ogóle no, nie ma to prawa bytu, żeby to poszło dalej? Jeśli takie rzeczy by były niedopracowane chyba bardziej. Nie? Mm -hmm. To znaczy, na pewno trzeba pamiętać, że jak robimy ten pitch deck, to że żeby go przygotowywać na bardzo wysokim poziomie. Czyli tak jak idziemy do urzędu skarbowego, jak idziemy do urzędu um, po dotacje z Unii, to tam wpisujemy w każdą tabeleczkę wszystkie informacje najbardziej potrzebne. Tu tabeleczki nie mamy, tu tabeleczkę musimy sami sobie skonstruować. Więc trzeba pamiętać, że to nie tylko obrazki, i D, tylko przykładowo, że jeśli mamy rozwiązanie e, aplikacyjne czy jakiegoś produktu, mm -hmm. to żeby udowodnić, że to ma sens. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że to ma być sprawne, konkretne i czytelne? E, tak, e, ale bardziej, żeby przedstawić chociaż taki element udowodnienia, że to, e, to, to jest to problem. Sens. I że to ma sens. Tak, ale że ten problem jest realny, bo niektórzy chcą Facebooka drugiego robić, tak? Bo często, gęsto, przykładowo. Ale to jest to, co mówiłeś. To że znowu kolejny to samo, że zero innowacji. Tak, że ktoś chce po prostu Facebooka, ale tylko z filmami, bo zauważył, że Instagram jest od zdjęć, X jest od. Tych mm. pisania, a brakuje jeszcze od filmików, no oprócz TikToka, bo TikTok też jest formą reelsów. Ale no, na tym rynku jest ciężko przebić konkurentów, którzy już są mocno ulokowani na, mm. na, na świecie. Ja bym raczej pokusił się, że jeśli chcemy sprawdzić, czy nasz problem jest istotny, zmierzmy sobie go tą piramidą Maslowa. Nie wiem, czy słyszałeś o niej no, pir nie. piramida potrzeb. Jak? Czyli na dole jest te, że to są potrzeby zdrowotne, dalej samorozwoju i tak dalej, aż do samego czubka. I gdzie nasz startup w tej piramidzie się znajduje? Jeśli jest na samym dole, czyli uh -huh. przykładowo, że właśnie jest to pilne, uh -huh. że, że każdy człowiek potrzebuje to, to jest większa szansa na to, że ten startup się powiedzie, niż to, że stworzy kolejny social media. Więc. Po social media, no ludzie mogą wejść, nie muszą wchodzić. A ogólnie tak dzisiaj jest bardzo dużo, uważam, przepych wszystkiego i niczego. Tak? też e, żyjemy w takich czasach, że wiesz, e, dzisiaj bardzo dużo jest treści, wszelkiej treści, która jest powielana i redagowana. Zresztą wydaje mi się, że dzisiaj my jako społeczeństwo też e, jesteśmy, no niestety, muszę powiedzieć to dość głośno, coraz głupsi. E, tak? A jest to spowodowane moim zdaniem osobistym, jeśli mogę się tutaj w wypowiedzieć głębiej. Jest to spowodowane tym, że my jesteśmy nabocicowani już informacjami z internetu, które sprawiają, że nie musimy analizować i myśleć. Mhm. Wiesz, dzisiaj wystarczy, że jak potrzebujesz coś zrobić, to nawet się nie zastanawiasz, tylko sięgasz po telefon i wpisujesz i już masz rozwiązanie. Mhm. Że nawet sobie nie dasz tych procesów myślowych uruchomić, bo ty już to wykładasz. A do tego uważam, że TikTok, dla mnie, to jest już w ogóle takie podwaliny są braku kreatywności, bo mhm. tam polega na tym, że jest jeden pionier, który coś tworzy, a potem wszyscy go naśladują. Naśladowanie to nie jest kreatywność, naśladowanie to nie jest wymyślanie. I my tym wszystkim sprawiamy, że mamy coraz mniej pomysłów jakichś wiesz, i kreatywnych i jakiegoś myślenia. Ale fajnie, że wiesz, no raz na jakiś czas coś się stanie i coś się pojawi. Powiedz mi, Bóg mi powiedziałeś, mhm. jakie są takie głośne startupy yy, takie polskie, które, które nawet może ktoś nie wie, że to był startup. Mhm. No dobrze, to może już tutaj wspomniany Lech Kaniuk, e, nasz rdzenny, łódzki e, founder e, firmy, e, najpierw stworzył pizzę Portal. Mm -hmm. e, co też jest bardzo fajną historią z tytułu tego, że mówimy o czasach, w którym żyliśmy na te kartki do dzwonienia po pizzę. Pamiętasz te czasy, kiedy internet jeszcze nie tak hulał za, za fajnie. No. I żebyśmy zamówili sobie pizzę, to potrzebowaliśmy tych kartek, które... Z... Pamiętam, zbierało się te kartki, no tak. No, no tak. no i po prostu Lechu uznał, że no kurczę, no, żyjemy już w takich czasach, że ta, ten internet trochę szybciej hula, no to przynieśmy to do internetu. Mało tego, wrzućmy, zróbmy jedną stronę do wszystkich e, pizzerii. Czyli żebyś nie biegał po 15 kartkach i tak dalej, i szukał w rankingu, która pizzeria ma z ananasem, a która nie. Tylko, mm. e, tylko wszystko będzie w jednym. Czyli stworzył agregator e, do umawiania, to znaczy do zamawiania posiłków. E, I w tym jeszcze stworzył innowację, bo to też mogę dopowiedzieć, e, że powstały takie terminale, w które drukują, jak ktoś zamówi z internetu, to wystawi się jakby te, te, dla pizzermana mhm. paragonik, że ktoś coś zamówi. No to też był ten aspekt dogodności dla samego przedsiębiorcy. No i co? No i efekt był taki, że Pizza Portal to nazwa dla nas, ale tak naprawdę to była spółka w Polsce. Były inne spółki na różnych częściach świata z różnymi nazwami. No i, e, A to jest to, co mówisz, że inwestorzy, spółki i tak dalej, czy. E, oddziały. Ty, okay. Oddziały po prostu e, w, różnych, w różnych państwach i nazwy tak jak Biedronka czy Żabka, żeby mm. się szybko kojarzyły, żeby marketing nie musiał mieć nakładać, żeby wyjaśniać o co ci mi chodzi, mm -hmm. nie? E, I e, no, Lechu wyszedł z, tych udziału, z, z tego biznesu mając 13%. Czyli miał już naprawdę skrawek, bo ja to lubię powtarzać, bo każdy z founderów mówi, ja chcę 100%, ja chcę 60%, ja chcę 80%, żebyśmy przy sprzedaży mieli… mówimy founder to kto to? Founder to twórca okay. startupu i to w nomenklaturze LinkedIna mhm. jest zawsze, że co-founder czy founder of mhm. i nazwa startupu. No, i Lechu właśnie sprzedał to za 13% o wartości 120 milionów złotych polskich. Spółka wyceniona chyba na 5 miliardów złotych. Już nie chcę przekłamywać tutaj, bo już kawał czasu było od tej. Czyli już ma emeryturę? No, nie przeszedł jeszcze, bo uznał, że jeszcze jest dosyć młody, że jeszcze się pobawi. Ale kurczę, ale zobacz, to jest fajna, to jest fajna historia, że e, ktoś widzi problem, tak jak mówiłeś, nie? Mhm. A to jest Wiesz, prosty nie? problem, nie? Bo to... Albo często te problemy leżą na ulicy, sorry, te rozwiązania leżą na ulicy. Tak. A ja potem sobie myślę, jak czasami widzę, że coś się wprowadzają, mówię, jak kurde, mówię samo o tym rok temu, mówię, nie? Czasami się tak zdarza, mhm. że samemu że coś padło, no. Ja powiem tak. Upierliwość daje Ci taką, taki element wyznaczenia, czy ten startup ma sens. Bo jak coś naprawdę cię irytuje, mhm. to jest duża szansa, że irytuje większość ludzi. Eee, I to jest już może taki, jakbym miał powiedzieć, co określa, czy twój pomysł ma sens, to to jak bardziej jesteś irytowany, że tego nie ma, i jak mhm. bardzo tego potrzebujesz. No, nie, no wiadomo, że pizza, portal, no, no, kartka papieru, e, znaczy karteczki, które się zbierały, no to zbierały się, ludzie nie wiedzieli, jaki mają wybór w okolicy e, i tak dalej. Potem e... też lokalizacji już można było sobie znaleźć, nie? gdzie co gdzie jest. No. Tak, więc e, to były początki, nie było jeszcze pyszne.pl. No właśnie, by... bo teraz już te globo pyszne. Tego, tego, tak, jest teraz różne. to już jest wysyp, e, wysyp różnych e, tych elementów, ale też zwróć uwagę, że mm, Jakie z piramidzie potrzeb? No, jedzenie. Mhm. No, nasze potrzeby są takie, że no, musimy zjeść. No, Więc te startupy mają się bardzo dobrze. Czyli jak rozwiązujesz problem e, optymalizacji czasu dostarczenia posiłku, mhm. czasu przejazdu, czyli mhm. Uber, czasu wygenerowania coś, czyli AI, to one będą się... My, my kupujemy czas. I to może być dobry tak wskazówka dla osób poszukujących rozwiązań, Że jeśli w jakiś sposób zoptymalizujesz mm. czas mm -hmm. komuś, mm -hmm. że, może to mieć że produkt może mieć szybciej niż konkurencja, to jesteś w bardzo dobrej drodze do uzyskania informacji, że to ma sens. Yy, bo. Ja kiedyś też yy, czytałem książkę Marcina Zaręby, jeszcze na moich początkach w ogóle zainteresowań ze startupami i on powiedział, że najważniejszym czynnikiem w startupie to jest, to jest że dostarczasz coś, ba coś bardzo szybko, mhm. prosto. Okay. Czyli się, robisz kilka ruchów, Wybier bierzesz telefon, klikasz, mhm. widzisz, zamawiasz. E w wersji UX Experience, czyli doświadczenia użytkownika, im mniej wykonam ruchów, mhm. im mniej myślę, tym startup będzie sukcesywny. O. Dlatego TikTok jest tak prosty. I polecam też wszystkim książkę Snapchat o Snapchacie, bo to jest świetna historia w ogóle powstania takiego social media, który. Tego w ogóle nie rozumiałem, akurat. Ale z... Wiesz, zafascynowało mnie to, że to powstało, kiedy już był Instagram i Facebook. Czyli znaczy ja nie rozumiałem fenomenu. Znaczy, wiesz, okej, okay, mm -hmm. to ja już no, nie lubię, gdyby ktoś do mnie powiedział, że jestem bumerem, bo uważam, że nie jestem. Mm -hmm. e, ale chodzi o fakt, że już w aplikacji Snapchatu nie ogarniałem idei, że wrzucam coś, co zniknie. Mm -hmm. ja może dlatego, że jestem osobą sentymentalną, może dlatego, okay. że jestem osobą, która lubi posiadać, wiesz, zawsze lubię dużo zdjęć, z imprez, czegoś. I po prostu dla mnie gdzieś tam mój wall na Facebooku hmm. czy Instagramie to jest pewnego rodzaju moja historia. I mogę sobie się do niej cofnąć. A snapchat, taki, ej, wrzucam, coś i to znika. i Ja po prostu tego nie ogarniałem. No, powiem ci tak, książka wyjaśnia, że to byli studenci, którzy przy Jońcie wymyślali pomysł, jak zrobić, żeby dziewczyna wysłała ci zdjęcie, i że się nie martwiła o te zdjęcie. Proszę. A, widzisz. No, proste potrzeby, proste, ale proste potrzeby zaczki biznes, nie? I to jeszcze, wiesz, tym bardziej potwierdza, że marihuana w Polsce powinien zalegalizować. Tak, <laughs> tak. No, to jest nadal działka kreatywności, która nie przebije niektórych elementów innych niż kofeina czy coś, ale y, naprawdę Snapchat polecam, to znaczy historia Snapchatu jest takim wyznacznikiem dla mnie, bo nie dali się sprzedać Facebookowi i Instagramowi. A chcieli kupić? A chcieli. I dwa, jakby Iwen Spiegel, współzałożyciel z Snapchata, był po dziennikarstwie, tak jak ty. Oh. I zrobił coś, co dzisiaj nie doceniamy, a zmieniał, zmieniło nasz social media, czyli stories. Bo on zauważył taki problem, że chciał, żeby żebyś ty był reporterem swojego życia. Czyli opowiadał, gdzie jesteś na bieżąco. Teraz tutaj Adrian Miros, jestem na Piotrkowskiej. I... I się pytam ludzi, czy mają problem. Tak, nowy kanał, będzie niedługo. Mam problem. Ej, i, i, i słuchaj, szczerze? Idziemy po pieniądze, idziemy, mamy startup. Mamy startup od dzisiejszej... Ej, naprawdę, to, to, to jest dobra nazwa. No, to po derbach na pewno byśmy... Je... na i problem z nazwą mieli ja jego. Tak. No i, no i co mi się spodobało, że no niestety Facebook i Instagram nie mieli nie, nie wygrali z nimi, więc uh -huh. co zrobili? Skopiowali stories i teraz e, ich, jakby Kor, który zawsze nominował w, na Instagramie, uh -huh. że mogłeś sobie rolki robić, no teraz przeszły rolki na Insta stories okay. I ten Snapchat trochę odszedł do tyłu. No, ale to wiadomo, no, wygrywają ci, którzy mają zawsze największe finansowanie, mhm. i, i, e, i jakby no, to jest kolej rzeczy. Mam nadzieję, że, że Snapchat jeszcze pokaże jakieś inne elementy, które nas zaskoczą. Mhm. Natomiast to pokazuje pewien przykład Twojej wewnętrznej pasji, mhm. e, czyli e, tego rozwiązania technologicznego, że. Nie wyobrażamy sobie, jaka, co oni zmienili prostą rzeczą, że zamienili nasze relacje. Um, znaczy, e, zrobili z nas reporterów naszego życia, co dało po, e, potężny kop w rynku in, in, influencerów. No, tak w ogóle tak. No, w Bo nie tej... wiem, czy pamiętasz kiedyś wiwa, pani domu, to, to były nasze instagramy, czy tam naszych mam bardziej instagramy, w których one dowiadywały się, co myśli tam ta pani. Co pani tamta ubiera? A chodzi o gazety. Tak. Oni zrewolucjonowali taką rzecz, jak przenieśli e, ciekawość, co jest u celebrytów, na ciekawość, co jest u naszych znajomych, bez konieczności pójścia do, do nich do domu. E, I to na szeroką skalę. Jak to tego pokazuje, jak ludzie łakną e, życie z tym życiem? Tak. No wiadomo, No i dlatego żyjemy kopiowanie. <laughs> no tak, nie, to tak, ale wiesz, to po prostu. Z jednej strony to poka pokazuje, że naprawdę wiesz, no my zawsze, wiesz, z natury ludzie lubili ploteczki. Wiesz, mm -hmm. idźmy od, od najprostszych tak. dziejów, gdzie były wsie, tam każdy o każdym wszystko wiedział. Każdy wiedział, pani kochana, co tam się u niego działo wczoraj w nocy. Wszystko to ludzie wiedzieli, ale. To miasto wiesz, zabudowane, nie ma się do kogo odezwać. Troszkę tak, ale mimo wszystko, zawsze, jak wiesz, jakaś, coś się działo, jakaś ofera, to każdy już tylko nacuchiwał, co tam u sąsiada, a finalnie widzisz, to się przekłada na to, ale z drugiej strony, wiesz co, to jest fascynujące, jak my jako ludzie bardzo łakniemy informacji z cudzego życia, ale ja mówię bardziej o masie, tak? Mhm. Ja nie mówię, wiesz, o indywidualnych wyjątkach, bo są może oczywiście ludzie, którzy po prostu są zapracowani, nie mają czasu żyć z cudzym mhm. życiem, bo mają własne, nie? I, i, i tak, tak dalej. Ale... Nie, ale z drugiej strony... Mam takie nieodparte wrażenie, że to, tylko, że to jest takie, na, na, na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony fajnie, mamy dostęp do informacji, e, wiesz, szybki przekaz treści, mhm. pojawiają się influencerzy, wiesz, firmy zbijają dobre pieniądze. Ogólnie przekaz informacji, na tym się skupmy. Mhm. A z drugiej strony mam takie wrażenie, że to spowodowało, że my przestaliśmy jako ludzie trochę. Się, wiesz, my, my zaczęliśmy rozwijać. się asymilować, asymilować, czyli po prostu wiesz, troszeczkę o, 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 każdy już jest w swoim domu, nie ma potrzeby się trochę spotykać. Wiesz, ja miałem taką, to jest ta, ta anegdota, w ogóle nie związana może z startupem, ale właśnie z tym zjawiskiem. Ja miałem taką sytuację, kiedy się przeprowadzałem z jednego miejsca do drugiego. Ja bardzo długo nie miałem internetu w jednym miejscu, a to były czasy, kiedy w telefonie jeszcze nie można było sobie pozwolić, tak jak dzisiaj, mieć nielimitowany internet i w ogóle. I, no I to był taki moment, że ja przez długi czas nie miałem internetu, nie miałem dostępu do Facebooka. Pierwsze kilka dni to normalnie słuchałem jakbym był na jakichś dragach, nie? że kurde, że nie mam dostępu do tego, i tak <grym> było znaczenia. Ale wiesz później, jak, jaka to była wartość dodana, że jak ktoś do mnie przyszedł, ja, ja miałem o czym z tą gadać, mhm. ja mogę się popytać, co tam o niego i tak dalej, bo tak jak do mnie wpadniesz. Ja wszystko to wiem. ja bym trzeba wiedział, dowiedziałem, że wczoraj byłeś w coś bym zapytam, no jak ten tym filmie, ale tak to byś mi powiedział, że byśmy się pogadali, Więc to jest takie trochę dla mnie na dwoje babka wróżyła. ja powiem tak, to też już na początku wspomnieliśmy o konsekwencjach innowacji. Oho. Konsekwencja innowacji to jest temat kompletnie nieruszany. Mm. Absolutnie. Przy do... AI, szczególnie. Przy AI w ogóle. <laughs> przy w ogóle wykorzystywaniu naszych zdjęć do form marketingu dopasowanego przez Facebook, to też się o tym nie gada. Konsekwencja innowacji jest tematem, który chciałbym też propagować i, i o którym trzeba warto pamiętać, bo mówiąc o nim będziemy myśleć nad naszym projektem, czyli jak coś będziemy znajdywać, czy rozwiązywać jakiś problem, to uwzględnimy, czy czasem nie robimy w konsekwencji czasu okay. jakiegoś problemu. E, bo przykładowo no, sztuczna inteligencja, chat GPT, e, czyli jedna fraza wpisana w, e, w komputer, mhm. szybka odpowiedź, mhm. dopamina, mhm. bo mamy szybko załatwioną sprawę, mhm. bardzo fajnie, ekstra. I co nam umykło? Umykło nam to, że kiedyś chodziliśmy do biblioteki. E, nasi rodzice to tak naprawdę musieli tam siedzieć, bo jeszcze czasów internetów nie było. No i jak mierzymy sobie te dwie historie. To zauważamy, ile konsekwencji musiałeś zrobić, ile musiałeś mieć siły i upartości, żeby zdobyć informację, hmm. i jak budowało to w tobie tego człowieka charakter twój, że, że się nie poddajesz po pierwszym rzucie, hmm. a jak wygląda to teraz? Teraz, jak nie ma odpowiedzi, to my. Jakby stoimy w ryta i kurczę, no, moje narzędzie mnie zawiodło. Jak ja mam pozyskać informacje? Jak się znajduje informacje? Nie? Przecież jakbym teraz powiedział, że przykładowo e, rzucam hasło due diligence, które też jest w e, kanonie startupów. Jeśli nie będziemy używać internetu tylko książek, to od jakiej książki zaczniesz? Twój mózg zaczyna pracować, bo musi sobie zacząć skojarzać fakty, gdzie, gdzie takie zdanie mogło być, jaka branża, jakie co. Mhm. I musi znaleźć książki, i w nie każdej książce to może być, więc no. Nie, no tak, ale to wiesz, to jest tak samo, jak dzisiaj, wiesz, jedziesz samochodem i nie, nie, nie masz gps u to przecież tak. z mapy. A to jest najgorsze. Tu, tu, tu słyszałem nawet taki, takie badania, że my się kompletnie cofamy. Za każdym razem, kiedy używamy do dojazdu GPS-u, dlatego że nasze zmysły, które orientują się w terenie, nie działają w ogóle. No nie, bo jedziemy ślipo tam, gdzie nas prowadzi do kłębka. Więc ja bym powiedział, że za 10-20 lat e, chłopak młody poprawku, e, który będzie jeździł na jakiś okres czasu, on nie będzie umiał tam dojechać bez tego narzędzia bo jego mózg nie jest przyzwyczajony do, do rejestrowania punktów zaczepnych, które mm. mógłby obrać jako, że tu byłem. On nie będzie kojarzył, bo jedyne co patrzył to telefon, e, czyli mapka z lotu ptaka. E, I e, no, tu słyszałem, że to, e, że oderwanie się od GPS-u w mm. miejscach, w których my tego nie potrzebujemy, jest bardzo zdrowe, bo jak będziemy to używać, to naprawdę nasz mózg nie rozwija się w sposób taki, Dobrze. No, ale mówię, to są konsekwencje, które będą się ujawniać za kilka lat wśród młodych, bo już te, widzimy te elementy, że nie potrzebują czytać dla przyjemności. A co my tam, stare dziady, wiemy, nie? Tak, my, no, my to w ogóle my, nic nie wiemy. My to nic nie wiemy, my to. Ale prawda, wiesz, dzisiaj też mogę tak powiedzieć o tych konsekwencjach innowacji tego wszystkiego, wiesz, że yy, kiedyś. O Boże! Przecież genialny, genialny odcinek. E, jakiś czas temu Sound Park wypuścił odcinek, e, e, nie, nie powiem nazwy tego odcinka, ale polegał na tym, ogólnie główną imbą tam chodziło o multi Disneya i tam się z tego mocno śmiali, ale był poboczny wątek, który ja dostrzegłem i po prostu przerażający. Chodziło o to, że Randy Marsh... E, Stał I nagle zaczął krzyczeć do dzieci, żeby zeszły na dół. Nie? No i schodzi tam yy, ten, może to on był stan, stan mm -hmm. był, jest tą swoją siostrą i Randy stoi i mówi tak: Dzieci, dzisiaj was nauczę robić jakieś gówno w domu. A one mówią, a o co chodzi? I on stoi przy pikarniku i mówi tak, co to jest? On mówi: No, piekarnik. ja on pokazuje takie urwane drzwiczki, a to? No, urwane drzwiczki. Yy, I co należy z tym zrobić? No i stan mówi: Nie wiem, tato, jesteśmy dziećmi, a oni to ja wam pokażę, co trzeba z tym zrobić. I nagle wyciąga telefon. I żeby trzeba wybrać numer i zadzwonić do złotej rączki, nie? Tak. I dzwoni. Po czym słuchaj, wiesz, no, tam zaczęło być jakieś te rzeczy, się dziać po prostu przyczynowo-skutkowe, że złota rączka zaczęła tyle kosztować, bo już był tak rozchwytywany, że on jeździł stary jakimś tam majbachem obwieszony kajdanami, już po tak. prostu wiesz, on nie miał czasu na jakieś tam kupoty. I doszło do tej sytuacji, że wiesz, że na przykład Randy dzwonił, bo cały czas obiecywał żonie, że on zrobi te drzwiczki drzwi, drzwi od piekarnika. To dzwoni, do, ten, mówi do tej Aleksy, czy do Siri w domu. Hej Siri, jak naprawić te? tam, no, musisz coś takiego zrobić. I mówi, do, że, że no, dobrze, to zrób to, zrób, to zrób to za mnie. On mówi, no nie mogę, jestem, jestem komputerem, zadzwoń po złotą rączkę. A finalnie skończyło się już tym, że wszyscy fachowcy w cudzysłowiu dzisiaj, czyli adwokaci, jacyś taki intelektualiści, informatycy stali pod Walmartem z karteczkami, że usługa na przykład adwokata w zamian za wymianę zlewu. Wiesz, i, i stary. Ale szczerze powiedziawszy, jest to genialne, żeby pokazać, jak my dziś już nic nie potrafimy. Mhm. Wiesz, takich prostych rzeczy, jasne, stary, znajdziesz specjalistów od tego, specjalistów od tego, intelektualistów pełno, mhm. ale my powoli nie potrafimy takich najprostszych czynności robić. Właśnie tak. to nawiązując do choćby orientacji w terenie, gdybyśmy jechali samochodem. Zostanie na, na szczerem polu, stary, yy, i nawet wiesz, yy, nikt nie pomyśli, gdybyś miał gdzieś iść, no to nikt nie pomyśli o to, że może faktycznie by spojrzeć, gdzie zachodzi słońce, że tam jest zachód. W ogóle. Stary, w ogóle nie. stanie z What the fuck? Nie, w ogóle. Słońce? Słońce? Ty, to słońce zachodzi tam, gdzie zachód? Tak? Nie, no ale wykorzystanie słońca jako odnośnika kierunku? No wiesz, nie? No, no. Ale no, nie. możemy się o tym śmiać, możemy teraz się z tego śmiać, ale ja daję nam kilka lat, że będzie to problem, który... No, technologie nas ogłupiają. To jest zawsze optymalizacja pewnych procesów myślowych, mhm. które chcemy oddać. Jak to mówiłem, czas. My, oddając czas, wkładamy do tego nasze zainteresowanie e, i poświęcenie. I mhm. nie odzyskamy tego. Przy, my to my, jest tak jak już trochę stare dziady, ale <laughs> powiedzmy o rozwoju młodych ludzi. Czyli mhm. mówimy tutaj od 5 do e, 25 mhm. lat. Tak? Oni całe życie już mają e, w startupach. W rozwiązaniach technologicznych. Mm -hmm. Rodzą się z nimi, bo już też dzieci, obsługa w ogóle jakichś prostych tam laptopów, tabletów. W ogóle rodzice też lubią dawać. Masz, ja, idę, ja mam spokój, dziecko jest przy laptopie i tam się bawi. Mm -hmm. To zabija kreatywizm w ogóle. My kiedyś patykiem mogliśmy zrobić 16 broni. O ja, więc ciągle z pokrzywami. Albo właśnie wiesz, no stary... No, to pojęcie nawet o, o gwiazdach, tak? Jak marynarze zagubieni na, na, na morzu, gdy już są zagubieni, muszą spojrzeć ja, na jaką gwiazdę, żeby wiedzieć, wiesz, w którą kierunku Ja pomożecie. Mnie to martwi bardzo, ponieważ to jest ten element, który przy projektowaniu startupów musimy wziąć pod uwagę, czy konsekwencje naszego produktu nie wpływają na, na środowisko, którego nie chcemy bo no, ja bym nie chciał mieć produktu, który za kilka lat doprowadzi do tego, że po prostu będą takie ameby chodzić i, i mm. nie, 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 nie będą nawet umieć się wypowiedzieć, mm. bo co jak co, ale technologia też sprawia, że nie muszą być przy kimś, żeby y, komunikować się. Okej, okay. ale widzisz, teraz wrócę do samego początku i ci zadam jeszcze raz jedno pytanie. Mm. To w takim razie hajs jest ważny? Właśnie to na samym początku pytanie mhm. od naszych startupów. Czy bardziej chodzi o, o, o hajs, czy właśnie o tą całą ideę, tego mhm. pomysłu? To ja, ja może doprecyzuję, o co mi chodziło o hajs. Jak budujesz dom, to poczujesz na dom hajs I tego nie unikniesz. Okay. To nie będzie dla ciebie pieniądz. Bo, no nie. Bo wiadomo, my posiłkujemy się pieniędzmi inwestora, żeby wybić się na rynku. Mhm. Ktoś, ktoś mi powiedział, że startup to jest biznes, który inwestorem, inwestor jest jak taki zastrzyk sterydów. Mhm. Że on dostaje po prostu 100% mocy i już w ogóle jest na całym świecie jednocześnie. I często jest, było tak, że tu dzisiaj jesteś studentem, a mhm. jutro jesteś prezesem tysięczno-pracowniczej korporacji. Mhm. I nie, dla niektórych to jest wow, zajebiście, nie? Zawsze o tym marzyłem. Mhm. Ale oni się wykolejają. Przez tą prędkość, mhm. bo, bo muszą wykonywać takie etapy. Oczywiście masz no limit pieniędzy, mhm. ale no, ogarnij rzeczy, których nie miałeś czasu, tak jak przedsiębiorcy, jak ty, mhm. nauczyć się w trakcie. Okay. Tam nie ma czasu, tu leci skala, okay. więc musisz zatrudniać, musisz e, pilnować, musisz. Mhm. No, to jest coś, co też nie przewidują startupowcy, że ilość pieniędzy może cię zniszczyć. I biorąc pieniądze od inwestora, to też wracam do tego, nie, to nie jest dla Ciebie. To jest na rozwiązanie, na, na pomoc w rozwoju Twojego biznesu. Okay. A to jak spłynie tam Mekka później, no to wiadomo, to, to, to jest fajne, ale e, idea mhm. e, i pieniądze na stworzenie, rozwinięcie tej idei. Okay. No. I tak na sam koniec, jakbyś mógł tak troszeczkę takie jakieś dobre słowa na niedzielę dać, już podsumowując. Wszystkich ludzi, którzy by chcieli iść startupy, zakładać startupy. Jak parę słów od ciebie. No, powiedzmy sobie tak, jesteśmy ludźmi, którzy widzą problemy. Uważam, że zawsze w kuchni, podczas imprezy każdy mężczyzna opowiada przynajmniej jeden startup. I rozmawiamy ze znajomymi. To leży w pewnych tam naszych, naszych rzeczach, które nie podejmujemy. Mhm. I mam wrażenie, że Polacy by mieli najbardziej kreatywne projekty startupowe, jeśli uwierzyliby, że jest szansa otrzymać tak dużych pieniędzy. Dlaczego mówię, że to jest lepsze od środków publicznych, tak jak dotacje z Unii Europejskiej? Bo tam. 80% całej jej zabawy polega na tym, że musisz powpisywać te wnioski, kontrolować wszystkie czynniki, zakupy i tak dalej. 20% to jest kreatywizm, a w startupach jest tu raczej 80% kreatywność, a 20% formalności, bo masz umowę inwestycyjną i ewentualnie raporty co jakiś okres tego wszystkiego, więc jest to prostsze mhm. i nie masz limitu pieniędzy. To też mogę to powiedzieć, że okay. Że od funduszy Venture Capital możesz mieć od 60 do 1 miliarda nawet, mm. bo ilość pieniędzy, które oni mogą rozdysponować, jest nieograniczona. Więc trzeba sobie po prostu powiedzieć, czy chcemy spróbować. Mm -hmm. Bo jak nie wypali, to nie wypali, ale uważam, że warto spróbować i przynajmniej będzie taka pamiątka życiowa, że. Spróbowałem sobie zrobić taką aplikację, czy rzecz, bo mm. nie mówimy też właśnie, przykładowo to, to, to urządzonko tutaj też jest przykładowo startupem. Tak. No, może być. Bo zoptymalizowało wielkie dwa piętra jakichś tam czytników, mm. które, e, które coś robią i zrobili małe pudełeczko. Okay. Więc to też jest startupem, który daje ci jakąś formę, więc e, startupy polecam. Piękne. No cóż, na pewno mnie zaciekawiłeś, może w końcu kiedyś popchnę swoją ideę moją aplikację, którą może dzięki której też będę miał piękną emeryturę, a może przynajmniej yy, zmienię komuś życie, bo bo, jak to jeśli, też bo jeśli samemu będę mógł sobie z, udogodnić pewne rzeczy, to wierzę, że też ktoś by z tego skorzystał. Dziękuję Ci Marcin bardzo za dzisiejszą a rozmowę. Moim gościem był Marcin Wasiak, ekspert do, do, do w temacie startupów. E, jeśli oczywiście będziecie mieli mm, jakieś pomysły na startupy, no to szukajcie, szukajcie. Zawsze Marcina, może wygooglujecie. Może na Na Sz, tak? Szukam problemów. <laughs> Marcin szuka problemów. Ja też tam mogę się znaleźć. Także dziękuję Ci bardzo jeszcze raz Marcin za rozmowę, a my widzimy się, słyszymy w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.